W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Jezus mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Czy tracę swoje życie dla drugiego człowieka i naśladuję przy tym samego Boga? Czy wręcz przeciwnie? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Każda droga powołania ma początek przy pierwszej stacji. Obojętnie, czy wybieram drogę zakonną, czy kapłańską, czy może małżeńską, czy życia tak zwanego w samotności. Ale czy w pełni zdawałem sobie wtedy sprawę, że wyruszam w prawdziwą pielgrzymkę krzyża? Jak czytamy w 9 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza: bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. W życiu więc ważne jest oddanie swojego życia drugiemu człowiekowi i nigdy nie jest na to za późno. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją świat odkupić się raczył. W chwili przyjęcia do zakonu, w chwili spytania się jej, czy nie zostanie moją żoną, w chwili nieodpowiedzenia mu tak, w chwili niezdecydowania się na życie w samotności, byliśmy pełni energii, gotów rozpocząć przygodę w nowej rzeczywistości. To jednak mądrość Boża ze względu na naszą słabość zakryła przed nami przerażający ciężar życia w powołaniu, które obraliśmy, byśmy się nie załamali, dopóki nie nauczymy się polegać na łasce. Nie ma łatwego powołania. Każde jest trudne. Każde jest niesieniem krzyża. Ale nie zapomnijmy nigdy, że właśnie ten krzyż otworzy nam kiedyś niebo. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pierwszy kryzys, pierwsza kłótnia, pierwsze załamanie. Moja wizja kapłaństwa, życia zakonnego, małżeńskiego, życia w samotności zderza się z rzeczywistością. Ideały ścierają się z realizmem ludzkiej ułomności. I pytam, czy tu jest moje miejsce? Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka Matkę swoją. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wina nie mają. To ona czuwa, aby wesele nie zakończyło się przedwcześnie. I w naszym powołaniu może przyjść moment trudny, który po ludzku zakończy wszystko i przyniesie konsekwencje na całe życie. Tylko obecność w naszym życiu Maryi i Jezusa gwarantuje nam, że nic się nie kończy, ale wszystko się dopiero zaczyna. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją świat odkupić się raczył. W chwilach doświadczenia Pan Bóg nie zostawia człowieka samego, ale posyła mu towarzysza śpieszącego z otuchą. We wspólnocie zakonnej jest nim ojciec duchowny, spowiednik, przełożony, brat. W życiu małżeńskim współmałżonek, w życiu w samotności wspólnota, do której się należy. Należy więc pamiętać, nigdy nie zostaniesz sam, kiedy tylko wierzysz w Jezusa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oczekiwania rodzą rozczarowania. Będę kaznodzieją jak Jan Paweł II. Będę spowiednikiem jak święty ojciec Pino. Będę najlepszym mężem, żoną, rodzicem. Będę się realizować w życiu i dawać siebie innym. Wystarczy, że coś nie pójdzie po naszej myśli. Wszystko się załamuje. A przecież chodzi o normalność, bo świat jest stworzony z małych rzeczy.
zwyczajny uśmiech, życzliwość, czy wręczony kwiat, czy zaproszenie na spacer. Możemy zatrzymać się na marzeniach albo budować nasz wymarzony świat cegiełka po cegiełce. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Raz mogło się mi nie udać, ale czemu kolejny raz? To naprawdę nie jest miejsce dla mnie. Skoro upadam, to nie nadaję się do tego. Lepiej odrzucić swój krzyż, aby jeszcze gorzej nie było. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Nawet jakbyśmy mieli codziennie upadać, to wzorem Jezusa mamy powstawać, nie odrzucając swego krzyża, i iść dalej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zrób jak czujesz, nie warto tracić życia. Jesteś jeszcze młody, całe życie przed Tobą. Przecież możesz być szczęśliwy, ba, przecież Bóg chce, abyś był szczęśliwy. Rzuć sutannę, habit, zostaw męża, żonę, używaj życia. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pycha idzie przed upadkiem. Nie ma kapłana, zakonnika, który by nie zgrzeszył. Nie ma małżeństwa, które by się nie pokłóciło. Nie ma rodzica, który by się nie stracił cierpliwości. Nie ma osoby samotnej, która by się nie pogubiła. Pokora pozwala człowiekowi być wolnym. Nie jestem idealny. Nie zawsze musi mi się udawać. Mam prawo do gorszego dnia. Pan Bóg rozumie. Pan Bóg wybaczy. Czas w końcu wybaczyć sobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 10. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Niektóre grzechy uderzają w fundamenty własnego powołania, mogą odrzeć człowieka z godności. Utrata godności znana jest od samego początku grzechu. Rzekł Bóg: któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? W takich momentach pamiętajmy, co Jezus powiedział w przypowieści o synu marnotrawnym. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utłuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Jezus pragnie zwrócić Ci godność dziecka Bożego. Zaufaj Mu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Realizowanie własnego powołania jest swoistym przybiciem do krzyża. To już nie moja wola, ale Boża jest najważniejsza. To nie tylko moje zdanie się liczy, ale i też współmałżonka, czy również dzieci. To nie tylko mój czas, ale i ludzi, którym pomagam. Wierność ślubom, wierność przysiędze małżeńskiej, czy wierność przyrzeczeniom czasami jest bardzo bolesna, ale zawsze jest środkiem zbawienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Umrzeć to znaczy postawić Jezusa na pierwszym miejscu i za to otrzymać życie wieczne. Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W wypełnianiu swojego powołania, a więc w niesieniu własnego krzyża codzienności, najgorsze byłoby zapomnieć, po co się go niesie. Jezus nie ma radości z naszego cierpienia. On pokazał nam drogę, która naprawia utracone życie. Każde zaparcie się siebie, każda wierność, każda stoczona walka ma sens w krzyżu, ale nie krzyżu, który uśmierca, ale daje życie wieczne. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. I na naszej doczesnej pielgrzymce będzie to ostatnia stacja. Na cmentarzu przyjdą współbracia zakonni, czy może mąż, czy żona, dzieci, przyjaciele i bliscy. A my w tym czasie będziemy odbierać naszą nagrodę życia wiecznego za niesienie do końca własnego krzyża powołania. Oni będą płakać, a my będziemy się weselić. Śmierć to nie koniec, to dopiero początek naszego życia utkwionego w Jezusie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Każde powołanie jest piękne, ale każde jest trudne. Najtrudniejszy jest krzyż codzienności, który Jezus pragnie, abyśmy dźwigali, ale nie sami, lecz z Nim, Jego Matką. Po ludzku wiele rzeczy nie ma sensu, ale nie jesteśmy tylko ludźmi stworzonymi z ciała, ale i z duszy. Przez pryzmat duchowy wiele tych rzeczy bezsensownych nabiera całkowicie innego wymiaru nadprzyrodzonego. Dźwiganie do końca swego krzyża codzienności przyniesie nam kiedyś upragnione zbawienie. Na koniec nabożeństwa Drogi Krzyżowej pomódlmy się w intencjach, które wyznaczył Ojciec Święty Franciszek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.